męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W drugiej części rozmyślania męki pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia, aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany z niewagi, ze lżywości, temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie
Krzyża, Jego wpływu na nasze życie. Bo przecież krzyż przypomina nam, że udane życie to wierność Jezusowi Chrystusowi. To wypełnienie zobowiązań przyjętych od chrztu aż do ostatnich chwil naszego życia. Dlatego w kolejnych naukach trzeba się nam nad tym pochylić, zastanowić i zapytać samego siebie. Za nasze, Panie, srebrniki bluźniercy Tobie urągają. Przy naszej obojętności Twój święty krzyż poniżają. Nie było dla niego problemu pojechać do Moskwy na szkolenie. Znajdował wspólny język z gośćmi za żelaznej kurtyny, by oprowadzał ich po zabytkach sztuki sakralnej stolicy. Pytany o światopogląd odpowiadał wymownie: wierzę w Boga i On o tym wie. Ale tu na ziemi trzeba kierować się innymi niż tylko dekalog, niż tylko przykazania, zasadami. Ktoś powie: cwaniak, oportunista. Ale doda: nic specjalnego, wielu przecież tak robiło w tamtych czasach. Niby tak, ale to go nie usprawiedliwia. Zapomniał, że w czasie bierzmowania, tak jak i my, również dostał krzyż. Jako przewodnik, który miał prowadzić każdego i każdą z nas przez dorosłe życie. Podobnie jak wielu innych, którzy koncentrując się na własnej karierze, zapominają o obecności, o korzystaniu z darów Ducha Świętego. W czasie procesu Jezusa, który toczył się przed arcykapłanami, przed Piłatem, oprócz przywódców religijnych dużą rolę odegrał tłum. Którzy doświadczyli dobra ze strony Jezusa. Gdzie podzieli się mężczyźni, kobiety i dzieci, a więc wszyscy, którzy w cudowny sposób zostali nakarmieni chlebem na pustkowiu. Gdzie udali się uzdrowieni, którym Jezus przywracał wzrok, słuch, władzę w nogach. Gdzie rozpierzchły się zastępy uczniów, o których czytamy, że tak chętnie słuchali Jezusa. W godzinie Jego męki zapomnieli o tych wszystkich dobrodziejstwach, o cudach, jakie stały się ich udziałem, gdzie za sprawą Jezusa tego doświadczyli i nawet korzystali. Uznali widocznie, że lepiej trzymać się z daleka, bo z władzą nie można zadzierać, bo może się to nie opłacić. A Jezus jest miłosierny, więc wybaczy nam, czego się zaparli. I tak jest i dziś. Ile dzisiejszych ludzi się tym tłumaczy? To przecież i tak mi miłosierdzie Boże jest, więc mi Bóg przebaczy, zapominając.
na pytanie, czy wiara dogłębnie przenika moje, twoje, nasze życie. W niej żyć, umierać chcemy, mówią słowa popularnej pieśni. W pewnej wiosce w Wietnamie przybyli funkcjonariusze tamtejszego Urzędu Bezpieki. Zjawili się, by przesłuchiwać świadków w jakiejś rzekomym sprawie, jakimś przestępstwie czy napadzie. Tak naprawdę przyszli zastraszyć miejscowych chrześcijan. Nie chcieli bowiem oddać swoich poletek, które uprawiali i z tego żyli. Zapowiadając, że jeszcze wrócą. Kiedy miejscowy nauczyciel napisał petycję arabskie Dalekiego Wschodu, to możemy się przekonać, jak bardzo wysoką cenę płacą chrześcijanie w różnych krajach, w różnych częściach świata za swe świadectwo o Jezusie Chrystusie. Dziś przeżywamy Niedzielę Adwentys. Modlimy się za misję misjonarzy i za tych, którym oni posługują. Przy naszej ojczyźnie, na szczęście, nie musimy przelewać krwi za Chrystusa. Ale to nie znaczy, że nie musimy dawać świadectwa, wręcz przeciwnie. Wymaga to od nas godnego życia. Trzeba czasami udowodnić, że Chrystus jest dla nas nadrzędną wartością, że za wszelką cenę pragniemy Go naśladować w naszym życiu. Czy my tak czynimy? Czy my tym się kierujemy w codziennym postępowaniu? Czy żywimy się Słowem Bożym, Eucharystią? Czy o tym pamiętamy? Jaka jest moja wiara, jaka jest moja moralność? Nie można odłączyć jednego zagadnienia od drugiego, ale nasze czasy coraz bardziej zmniejszają naszą wrażliwość, udowadniając, że można, można. Do kancelarii parafialnej przyszło kancelarii 3 miesiące. Potrzebne przygotowanie, by ten ślub był ważny, a przede wszystkim, żeby był godny. Niestety, te argumenty nie trafiły. Kapłan poddaje jeszcze propozycję. Skoro syn, narzeczoną mieszkają w Irlandii, to kraj katolicki, mogą zgłosić się do polskiej misji katolickiej w Irlandii. Tam przygotowując dokumenty, mogą tutaj przyjechać z licencją i wziąć ślub. To
To już wyprowadziło ową mamusię z równowagi. Z irytacją i wrzaskiem mówi: przez 4 lata mieszkali razem i dalej niech tak zostanie, bo z waszą kościelną biurokracją nawet komunizm nie był w stanie sobie poradzić. Odpowiedzialność za życie sakramentalne dziecka. Pewnie ta kobieta może w Wielkim Poście przyjdzie na gorzkie żale. Może pobożnie popatrzy na krzyż Jezusa Chrystusa. Może się i modli. Do spowiedzi chodzi, do komunii. Szkoda, że nie pamięta, że krzyż w życiu chrześcijanina ma być przewodnikiem każdej sytuacji. Korzystając również z online, ale nie zawsze tak, jak to się powinno. Ile par oburza się, gdy kapłan przypomina, że wobec braku przeciwwskazań mogą zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Przypominam sobie sytuację z jednej z parafii. Będąc po kolędzie, wyszła sprawa, że dzieci są ochrzczone wprawdzie, ale rodzice żyją bez sakramentalnego związku, nie mając przecież. Więc w zeszycie zapisano: obiecali, zobowiązali się do zawarcia małżeństwa. Za rok idzie inny kapłan, kolega, i czytając notatkę mówi: no tutaj jeszcze obiecali księdzu, że zawrzecie związek małżeński. Dlaczego tak się stało? A proszę księdza, za rok przyjdzie inny ksiądz, będzie to samo. Dopiero trzeba było Komunii Świętej Dziecka, aby się zmobilizowali i rzeczywiście ten ślub zawarli. Dlatego też dzisiejszy moda, internet, filmy, a nawet i duch, który wśród nas panuje, powoduje, że się niejako usprawiedliwiamy, zwalniamy, dyspensujemy. Jedna z uczestniczek ankiety na temat kolędy, bo to wtedy było takie dość popularne, pisze: nie wpuściłam księdza po kolędzie, by mi nie truł, że mogę wziąć ślub kościelny. Jeśli się kiedyś zdecyduję, to jakie jest więc nasze, jako chrześcijan, parafian, angażowanie się w życie Kościoła? Jeżeli przynależymy do Kościoła Owczarni Chrystusowej, to nie wolno nam zapominać, że jesteśmy zobowiązani czynnie, nie tylko jako obserwator, uczestniczyć w życiu Kościoła. Walce z Kościołem nie podobał się głos od czasu do czasu, bo przynajmniej 2 razy w roku są takie zmasowane ataki na Kościół przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkim Postem, Wielkanocą. I myślę, że w tym roku znów coś będzie. Przed laty taki atak nastąpił, kiedy biskupi sprzeciwili się metodzie in vitro. Ile ginie nowo zapłodnionych życia, ile zarodków, które są po prostu wyrzucane. Kiedy Kościół wziął je w obronę,
od razu spotkał się z atakami. Co więc, uczestniczyli w niej ludzie deklarujący się jako wierzący. Jestem wierzący, ale nie zgadzam się z takim czy innym przykazaniem. Jestem katolikiem, ale nie zgadzam się z nauczaniem Ojca Świętego. Nie zgadzam się z nauczaniem Kościoła. Widać, jak wielkie zamieszanie panuje w umysłach, a zwłaszcza w sumieniach i sercach ludzi deklarujących się jako wierzących. Bawicielu spraw, abyśmy wsłuchali się w głos Kościoła, głos pasterza i z pewnością podążali drogą do zbawienia. Spotkania, nabożeństwa, utrudnione są relacje międzyosobowe. Ale czy w nas ten duch jednak mimo tych ograniczeń pozostał? Budowano kościół, stworzono administrację, ale parafia nie miała ani powołania żeńskiego do zakonu, ani kapłańskiego. I wtedy ku zgodzie wszystkich postanowiono się modlić. Postanowiono wstąpiło do seminarium i jedna z dziewcząt zapukała do furty klasztoru. Kiedy doszedł do kapłaństwa, jeden i drugi byśmy chcieli trwać przy Kościele, wykonywać te zadania. Rozglądnijmy się, bracia i siostry, dookoła. Zobaczmy, jaki potężny potencjał w nas drzemie. Jak wiele dobra możemy wspólnie wykonać, przysporzyć, dokonać. Poczujmy się w Kościele jako w swoim domu. Tym, którym teraz jesteśmy, i tym, którym kiedyś może będziemy, zwłaszcza mówię do młodych, odkryjmy na nowo, że to my tworzymy Kościół, nie ksiądz, bo dziś jest ten. Słowami poety. Chrystus nie ma już sił, ma tylko nasze siły. By prowadzić ludzi do siebie, Chrystus nie ma już Ewangelii.
Święty Boże, święty mocny, święty a nie śmierć. Święty Boże, święty mocny, święty od powietrza głodu ognia i wojny. Od powietrza głodu ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej niespodziewanej śmierci od nagłej niespodziewanej śmierci zachowaj nas, od nagłej niespodziewanej śmierci zachowaj nas, my grzeszni Ciebie Boga prosimy. Grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. My, grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy na Pana. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Wielbię Ciebie, Wielbię Ciebie, Panie, Panie.
w niebie.